Zlatu! Podnosimy się. Bądźcie mobilizować. Udział swój potwierdziło i wzięło udział aż 16 powiatów, 33 gminy, ponad 1000 startujących sportowców z terenu województwa lubelskiego. Muszę powiedzieć, że impreza przy pięknej pogodzie, przy super przygotowanych obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku cieszy się wielkim zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i samych sportowców. Sportowcy osiągają doskonałe wyniki, jest doskonała rywalizacja, a przy tym jest fajna zabawa. Także dzisiaj również jest kwalifikacja do ogólnopolskich igrzysk LZS, które odbędą się w dniach 25-27 sierpnia w Siedlcach, niedaleko. I dzisiaj właśnie wyłonimy 50-osobową reprezentację województwa lubelskiego na te igrzyska. Także, żeby to podsumować, zarówno zawodnicy, którzy startowali w lekkiej atletyce, jak i zawodnicy, którzy startowali w konkurencjach rekreacyjnych, w grach zespołowych, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, na bardzo wysokim poziomie rywalizacja sportowa. Tomaszów Lubelski, to powiat, Agro Zamość, to Krów, wszystko jasne. Dziękuję panu za płatarucha w Tatarii Wojewódzkiej, zrzeszenia LZS w Lublinie. A drugie miejsce to Kopeć, który przed chwilą wygrał swoją serię. Na moje wytrzymałem. Metrów, także Pisowce, także powiat Tomaszów. Przy organizacji zaangażowanych było około 40 osób, przy sędziowaniu ponad 80 osób. Także rzesza ludzi, która w dniu dzisiejszym poświęciła swój wolny czas po to, aby sportowcy ludowych zespołów sportowych mogli rywalizować w bardzo godnych warunkach.